Poniedziałek, środę i piątek w tym tygodniu Raciborskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na zajęcia w przyjemnym otoczeniu kempingu Obora. Tam nad rozwojem kreatywności i zmysłu estetycznego najmłodszych czuwa instruktorka RCK Agnieszka Patalong. Zajęcia są bezpłatne, odbywają się pod piknikowymi wiatami w bardzo kameralnej i radosnej atmosferze. To jest kolejna edycja cyklu spotkań, taka forma aktywnego spędzania czasu dla dzieci w okresie letnim. Nazywamy to na dworze w Oborze, ponieważ odbywa się to właśnie na kempingu w Oborze. Są to zajęcia artystyczne różnego rodzaju, połączone ze spacerami po arboretum. Kto przychodzi na te zajęcia? Dzieci z Raciborza głównie, chociaż wiem, że czasami zapisują się na nie również dzieci, które przyjeżdżają spoza Raciborza do Raciborza na wakacje i też korzystają z tych zajęć. W tym roku uczestnicy warsztatów pracują nad mozaiką oraz artystycznym zdobieniem porcelany. Dzisiaj dzieci wykonują pracę przy użyciu płyt CD. Staramy się wykorzystywać różne materiały, które normalnie były po prostu śmieciami. My je przetwarzamy na różne użyteczne rzeczy. Dzieci wykonują dzisiaj ramki na zdjęcia. Mamy w tej edycji również zaplanowane robienie mozaiki z kasz, ziaren, kawy, czyli takich naturalnych materiałów oraz malowanie porcelany. Mozaikę na ramkę na zdjęcia z płyt DVD. Podoba Ci się ta praca, te zajęcia dzisiejsze? Tak. Dlaczego? No, bo to jest fajne, robić jakąś mozaikę. Mieszkamy tutaj w pobliżu, więc mama stwierdziła, że jak już nie jedziemy na wakacje, to możemy przyjść na zajęcia, więc tak. I widzę, że to przyjście kończy się bardzo fajną, twórczą pracą. Tak, przed chwilą sobie tak szturchnęłam trochę, ale w sumie to dopiero zaczynam kleić, więc efekt dopiero będzie, myślę, że pod koniec. Tak. Lubisz takie twórcze zajęcia? Myślę, że tak. Dużo rysuję w domu, więc też mi się podobają takie rzeczy plastyczne. Prowadząca warsztaty Agnieszka Patalong regularnie w roku szkolnym prowadzi zajęcia rękodzielnicze na świetlicy w Brzeziu. W przedostatnim tygodniu wakacji właśnie na Brzeziu odbędzie się cykl warsztatów na wzór tych, które obecnie trwają na Oborze. W przyszłym tygodniu będą one organizowane w Domu Kultury Strzecha.